Kolejny filmik o samotności. Więc będę sam. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Siemano, szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór. To był żarcik, że będę sam, bo mówiąc nawet o samotności, czy o przeżywaniu relacji, znak trzeba być w relacji, trzeba być z kimś. Więc znowu Piotrek Zalewski, wyrwany z niewoli i wolności. Działamy i mówimy. Żeśmy tak sobie chwilę z Piotrkiem pogadali, że w sumie ktoś może mieć pytanie. Kurde, a o czym oni mówią? W sensie, jakichś lękach, tutaj jakieś koncepty psychologiczne. Dlaczego oni o tym mówią? No właśnie. Dlaczego? No, Piotrze, dlaczego o tym mówisz? Gdzieś to jest mi bliskie i zauważam, tak jak wspomniałeś, Stanisławie, w poprzednim odcinku, że te trzy są sfery człowieka, czyli duch, psychika i ciało. Interesuję się tą sferą, wiem, że to jest jakieś kompletne podejście do człowieka. Jestem w takiej szkole. Skończyłem też psychologię i jestem w szkole psychoterapii. Uwaga, w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Jestem na trzecim roku. A Stanisław, ksiądz Stanisław? Ja jestem z wykształcenia ratownikiem medycznym, technik ratownictwa medycznego, magistrem teologii ogólnej, katolickiej i też jestem w tej samej szkole co Piotrek, tylko na pierwszym roku. Więc ja dopiero rozpoczynam i tak naprawdę jestem na początku tej drogi. Właśnie poznawania życia jako ratownik medyczny w kwestii somatycznej naszego ciała, w kwestii duchowej naszego ducha jako teolog i teraz chcę poznawać też kwestię psychiki i tego wszystkiego, co to tworzy w ujęciu takim dla mnie najpełniejszym, też antropologicznie, w ujęciu chrześcijańskim. Bo to nie jest jako przydomek, że o matko, to coś chrześcijańskie, są rzeczy normalne, a tu nagle coś kościółkowego. Nie, zupełnie nie. Tylko, że my odkrywamy człowieka właśnie w tych wszystkich relacjach i do siebie samego, do Pana Boga i do drugiej osoby, co nie? Że każda z tych sfer jest ważna. I podczas naszego szkolenia, bo to szkolenie trwa 4 lata, i jesteśmy też zachęcani i wręcz zobowiązani do przejścia własnej psychoterapii. Ja już 2 lata jestem na własnej psychoterapii, czyli raz w tygodniu spotykam się z terapeutą i analizuję siebie, wchodzę w siebie, dotykam obszarów, przed którymi też uciekałem, które też zakryłem nawracaniem się, naprawdę, można uciec z Pana Boga w sposób ucieczkowy dosłownie. Ksiądz Stanisław też się zaczął. Tak, a ja rozpocząłem niedawno terapię. Zawsze chciałem od razu po seminarium, ale z racji na różne tam rzeczy jakoś mi się to odwlekało, a dzięki teraz konkretnie też szkoleniu i zobowiązaniu w szkoleniu rozpocząłem też ten właśnie czas odkrywania siebie. Jestem mega zadowolony. W połączeniu ze spowiedzią i ze stałym spowiednikiem bardzo, mam nadzieję, fajne owoce dla mnie będą, bo ja po prostu chcę w pełni też odkryć siebie. Skoro Pan Bóg mnie stworzył, dał mi wspaniałe życie, które mam, ja z niego chcę wziąć jak najbardziej, co nie? No to zatrzymaj. Jestem się człowiekiem w pełni i w tych filmikach właśnie z Piotkiem, w tym filmiku, może w tych filmikach, przed nim może oglądałeś, pomógł ci poradzić sobie z strachem i lękiem, a dzisiaj chcemy iść krok dalej, po tym jak rozmawialiśmy z księdzem Kamilem Dąbrowskim o samotności i skupiliśmy się w takim wymiarze bardziej duchowym, jak sobie z tą samotnością radzić, też poprzez dbanie o nasze relacje z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Wracamy do tego, ale właśnie będziemy chcieli sobie o tej samotności trochę bardziej powiedzieć w kontekście do samego siebie. Jak ja mogę przeżywać samotność? I właśnie, czym może być ta dobre przeżywanie samotności? Mhm. Co zrobić, żeby ono było właśnie, że jestem sam i teraz jak to sobie poogarniać w moim życiu? No to jest na pewno proces i droga, tak? Ale sobie myślę, żeby to jakoś uporządkować i nazwać, to samotność, samotnym można być w tłumie. Paradoksalnie otaczać się ludźmi, być duszą towarzystwa. Ja sam byłem taką osobą. Byłem w tłumie pośród ludzi. Niektórzy myśleli, o kurczę, jaki banan na twarzy, tak? A ja byłem mega samotny, tak? Nikt o mnie nic nie wiedział. O najskrytszych moich jakichś sekretach. O tym, co przeżywam. Można być samotnym w małżeństwie, tak? Jest niby... A można być singlem
nie wiem, księdzem, tak, celibatariuszem i nie być samotnym, tak? To jest ciekawe. Ale też można być jako ksiądz samotnym i być singlem, też tak może się niestety wydarzyć, tak jak w małżeństwie, co nie? Dokładnie, tak. I taką fajną koncepcję psychologiczną widziałem, czytałem, że przeciwieństwem samotności jest miłość do siebie samego, ale jako punkt wyjścia do miłości do bliźniego, bo uwaga, nie kochając siebie, nie jestem w stanie pokochać drugiego człowieka. Dlaczego? No bo jeżeli siebie nie kocham, mega nie akceptuję, uważam siebie, nie lubię siebie nawet, tak? Czyli nie wiem, być może stawiam wobec siebie niesamowite wymagania, tak? Ciągle jest za mało, ciągle nie jestem zadowolony z siebie, tutaj nie zrobiłem tego, tu tego nie zrealizowałem. Oczywiście to ma swoje przyczyny gdzieś w dzieciństwie, tak? Bo rodzice może byli mega wymagający, perfekcjonistyczni i tak dalej. Już w to nie wchodźmy, bo nie mamy czasu, ale to może powodować, że ja tak jak patrzę na siebie, jaki jestem wobec siebie, bardzo często jestem też wobec innych. Czyli jak ja siebie nie lubię, no to idąc tym torem myślenia, nie jestem w stanie polubić drugiego. Czyli tak samo mam wymagania wobec drugiego, a ludzie nie są w stanie sprostać nieraz naszym wymaganiom. Nie wiem, jaki idealnie by musiał być człowiek, żeby sprostać idealnie, wpasować się w nasze wymagania. A więc, jeżeli przeciwieństwem samotności jest w tym ujęciu miłość do siebie, jako punkt wyjścia, więc jeżeli ja pokocham siebie, jak to zrobić? To też jest proces. Na pewno czasami, żeby dojść do tego, by siebie pokochać, potrzeba dużego czasu, tak? Bo jeżeli tyle lat siebie deprawowałem, tak? Nie kochałem siebie. Mówiłem wobec siebie, jestem beznadziejny, znowu zawaliłem i to normalnie trwało przez lata. My chcemy nieraz przez miesiąc czasu pokochać siebie. Pogadać z księdzem i dokładnie. Już. Pięć spowiedzi, dalej mam te same problemy, tak dalej o sobie tak myślę. No nie da się, no musimy być realistami w tym wszystkim, więc proces. Czasami ja jestem zwolennikiem tego, że wtedy pójść właśnie na psychoterapię, tak? Dać sobie ten czas, roku, dwóch, przyjrzeć się sobie, zobaczyć dlaczego, skąd i dobra, dochodzimy już do momentu, że ja nagle popatrzę na siebie życzliwie, akceptuję siebie, dobra, no mam wiele wad, mam wiele słabości. Oczywiście to mnie nie zwalnia z pracy nad tymi słabościami, tak? Żebyśmy też nie popadli. Wszystko już akceptuję. Wszystko mogę, bo jestem, wymagać od siebie, ale dokładnie. Też właśnie w takiej drodze. Tak. Sam Jezus powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. Drogą. Mhm. Drogę, na której się idzie. I żeby właśnie poporządkować pewne rzeczy, tą drogę muszę odbyć i z kierownikiem duchowym, w spojrzeniu duchowym i w takim procesie właśnie poznawania też siebie, swoich emocji, tego jak funkcjonuje. W jakich sytuacjach tak naprawdę właśnie miałem swoje życie, jak te swoje życie prowadziłem. I to jest droga, żeby też taki wgląd w siebie mieć, co nie? Bo dokładnie. Przecież nie każdy ma. No dlaczego? Nawet wiesz, może jesteś, właśnie masz ten lęk i strach spowodowany koronawirusem i weź teraz w dwóch zdaniach powiedz, że dlaczego jesteś danego dnia zły, co nie? Żeby tak określić. Musisz mieć wgląd w siebie, żeby to zrobić, ale tego też trzeba się nauczyć. Dokładnie. Jak wiele lat tego nie robiłeś, może jesteś na progu swojego dorosłego życia, przy, nie wiem, 16-18 lat, albo jesteś dorosłą młodzieżą w 8 klasie podstawówki albo w 7 klasie, to tak naprawdę jesteś na samym początku i dopiero będziesz się tak naprawdę uczył wejścia w odpowiedzialność, to jest jedno, a potem się pojawi też ten wgląd tak naprawdę w swoje funkcjonowanie, więc to jest ta droga odkrywania. Mhm. I już jak dojdziemy do tego celu, jakim jest, choć to całe życie się będziemy pewnie uczyć tego, miłości własnej, tak? Pokochać siebie w zdrowy sposób, nie taki egoistyczny, że ja jestem najważniejszy, tylko miłości, że ja jestem, mam prawo też popełniać błędy, tak? Ale jestem kochany, kocham siebie, akceptuję siebie, nie? Jestem wrażliwy wobec siebie i dzięki temu, według tej koncepcji i nie tylko, według wielu mistrzów, nie wiem, duchowych, ksiądz Grzywocz jest takim, według mnie, moim takim trochę mistrzem duchowym, który właśnie mówi, że to jest droga, jak kocham siebie, żeby prawdziwie pokochać drugą osobę. Zresztą jak to jest w Ewangelii, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. No. Siebie samego kochasz byle jak, to tak byle jak kochasz innych. Dokładnie. I dlatego pojawiają się i nakładanie masek, bo dla kogoś jestem taki, dla kogoś taki. Pojawianie się tego, że robię coś na przekór siebie, aby innym się przypodobać, bo mam słabą wartość postrzegania siebie. Swoje poczucie wartości mam bardzo na kiepskim, niskim poziomie. I właśnie, jeśli nie pokocham pięknie siebie, no to właśnie pojawia się problem. Mhm. I właśnie będę wtedy samotny paradoksalnie, tak? Samotny nawet, jeśli będę w relacji. Mogę łapczywie, kompulsywnie szukać drugiej osoby, drugiej połówki i ona uzdrowi moją samotność, a okaże się, że nie. A okaże się, że ja dalej jestem samotny w tym związku i znamy mnóstwo takich ludzi. Może też
jesteś samotny, mimo że jesteś w związku. Dlatego początkiem jest pokochanie siebie, przyjęcie siebie, tak jak przyjmuje nas Bóg. Dokładnie. I On nas kocha i wtedy jesteśmy też w stanie... Myślę... I patrzcie, właśnie, a propos, wracając już do tej myśli, bo ktoś może powiedzieć, a jestem... Kocham siebie, więc wszystko, co złe popełniam, a tam ja siebie kocham. To nieważne jest, co ty o mnie myślisz, jaki jestem, bo ja siebie kocham i siebie akceptuję, co nie? I patrzcie, z perspektywy Boga, Bóg nas kocha niezależnie tak naprawdę, co my zrobimy. To jest taki paradoks Boga, można byłoby nazwać, spowodowany to, że dał nam wolną wolę, no i się na to zdecydował i ma co ma na świecie, no bywa. Ale patrzcie, Bóg cały czas nas kocha miłością nieustanną, miłością pełną, osobistą, ale to nie zwalnia nas od tego, że my mamy prowadzić swoje życie, odpowiadając na to wezwanie Boga. Czyli nie to, że ja spełniam przykazania dekalogu takie i takie, bo mam przykazania, kurde, i muszę tą drogą iść i tak dalej. Nie. Ja widzę, jak Bóg mnie kocha i ja po prostu na tą miłość chcę odpowiedzieć i odpowiadam swoim po prostu dobrym życiem. I jest to prawda o człowieku, że człowiek z natury jest święty, ale ma naturę skażoną grzechem i możesz popełniać problemy, możesz popełniać błędy, możesz popełniać grzech, ale zobacz, jak tylko na tym grzechu zostaniesz i w tych błędach, ty nie osiągniesz pełni, nie osiągniesz tej drogi super, możesz iść poboczem albo rowem. Kurde, nie wiem, czy rowem kiedyś szedłeś, idź sobie na spacer, rowem idź. A co innego, jak idziesz sobie drogą normalną, utwardzoną, a ty idziesz poboczem, gdzieś tam sobie ten. Bóg cię zaprasza do tego, żeby iść drogą utwardzoną, aby właśnie wymagać od siebie, aby odpowiadać na tą miłość, aby właśnie spojrzeć na siebie. Kurczę, też nie domagam, to jest prawda o mnie, że jestem słaby, popełniam błędy. Bóg mnie kocha, ale nie to, że Bóg mnie kocha i ja nic nie robię, tylko Bóg mnie kocha dlatego, kurde, zaczynam od nowa, nie? Jeszcze raz, znowu, kurna, ale no jejku, znowu jestem beznadziejny, ale co, robię kolejny krok. I ta miłość Boża mnie nieraz zawstydza. I znowu tutaj konfrontuję się z trudną emocją, wstydem. Miłość Boża mnie zastydza, bo miłość Boża jest tak wielka, tak wykraczająca poza moje myślenie. Ja grzesznik, kurczę, tyle razy chodzę rowem i schodzę z tej drogi, a On dalej mnie kocha, On dalej mnie wzywa. Chodź do mnie, wracaj do mnie. Tak bardzo Cię kocham. I ja się zawstydzam, że Jego miłość jest tak wykraczająca. I wracam do Niego, wracam do Niego też z takim poczuciem, no ale wstyd jest też punktem wyjścia. No, też jest. No, nieraz. Więc tak naprawdę właśnie, żeby walczyć z tą samotnością, która może nas wprowadzać właśnie w zły stan psychiczny, o tak nazwijmy jakoś, tak. Nas wyprowadzać z tej naszej równowagi, jakbyśmy ten nasz stan psychiczny nie określili, aby walczyć z tym złym sprowadzaniem na bok, musimy walczyć o to, aby nieustannie konfrontować się i walczyć też o miłość swoją, aby budować siebie, aby właśnie nie bagatelizować naszych emocji, aby je odkrywać, nauczyć się o nich mówić. No, to wiadomo, że to jest, a przy księdza, jak to zrobić, bo nie umiem. To kurczę, weź zacznij. Proces. Ale teraz proces. Można zastanowić się, co zrobić tak konkretnie, jak nie masz czasu na proces. Siedzisz na tej kwarantannie, siedzisz albo chciałbyś przyspieszyć ten proces delikatnie, żeby nie zastanawiać się nad swoją samotnością. Otworzyć się, zauważyć drugiego człowieka, tak? W różny sposób. Nie wiem, zadzwonić chociażby teraz, wykręcić numer telefonu do przyjaciela, z którym zerwałeś kontakt. I teraz to jest czas, że siedzisz w chacie, dzwonisz i mówisz, słuchaj, tak teraz myślę o tym, o jakichś tam sprawach, poddaję refleksji moje życie. Co u ciebie słychać? Jak ty przeżywasz ten stan? Mm. Nie? I dzięki temu ja nie skupiam się na swojej samotności, tylko przekraczam siebie, tak? Wychodzę dalej. Więc to jest bardzo... że jak zauważam, ja odkrywam teraz misję. I są takie badania opisane w książce Depresje profesora Burzyńskiego. Czekaj. Właśnie ten profesor w swojej książce opisuje pewne badania, które rozpoczęły się na początku stanu wojennego w 1981 roku w Polsce, gdzie zauważono, że właśnie w tym roku spadł istotnie statystycznie wskaźnik samobójstw w Polsce. I tam pośród wielu treści, które były w tym badaniu, jedna była taka najważniejsza, że ludzie ci w tym okresie poczuli się potrzebni wobec drugiego człowieka i on twierdzi, że to był główny powód, dlaczego ewentualni samobójcy nie zrobili tego. Dlaczego tak silnie wtedy było i istotnie zmniejszenie tego właśnie zjawiska samobójstwa, ponieważ ci ludzie... poczuli, że
mają coś do zrobienia, tak? Że są potrzebni. Że są potrzebni. I dzisiaj, teraz właśnie w tym kontekście tego, co się dzieje, może to nie jest jeszcze stan wojenny, choć niektórzy powiedzą, że może jest, ale już w to nie wchodzimy. Jest to jakiś kryzys, kryzys światowy, kryzys nasz narodowy, gdzie jesteśmy zatrzymani. No właśnie, zastanów się, ja się sam zastanawiam, jak mogę być potrzebny dla drugiego człowieka? Czy tylko wchodzę swoją ten lęk, depresyjność i skupiam się, jejku, jak źle, jaka moja przyszłość, moja firma nie będzie funkcjonowała, moje wszystkie... Nie będzie egzaminu ośmioklasisty i matury zagrożone. Nie będzie niczego, jak... Nie będzie niczego, jak mówi nasz mieszkaniec Białegostoku na ulicy Szkolnej 17. Tak, który był, chciał zostać prezydentem. Może zostanie. Żeby nie było niczego. W każdym razie warto teraz... przekroczyć siebie, tak? I zastanowić się, komu mogę pomóc. A pomoc to nie tylko pomoc materialna, nie tylko zakupy, choć to można też dla starszych osób, jak najbardziej rekomendujemy. Jest to jak najbardziej jakaś funkcja nawet właśnie wyjścia ze swojej strefy komfortu, aby też właśnie zadziałać przeciwko swojej samotności i komuś pomóc. Tak. To jest ważne, ale też można też można konkretnie z kimś pogadać. Z kimś w sensie pogadać, właśnie tak jak Piotrek przed chwilą mówił, że nawet właśnie to odkopanie pewnych relacji, na których może nie było czasu albo nie miałeś, co nie, bo z kim tam się pokłóciłeś kiedyś, co nie, i w sumie czekasz, aż on cię przeprosi. I bo on musi pierwszy przeprosić, to wiadomo, że on musi pierwszy. A może to jest ten czas właśnie, że nie wracając tak od razu do tego, co tam was poróżniło, żeby na nowo tą relację odkopać, co nie, bo może też czas pokazał ci nową rzeczywistość, tak naprawdę też dbanie właśnie o tą drugą osobę, poszukanie kogoś, komu mogę pomóc, rodzicom nawet, co nie, czy rodzeństwu, znaleźć więcej czasu dla nich, to jest trudne. Trudne, co nie, bo jak nie było do tej pory, bo tatula wracał z pracy zmęczony, odpoczywał, szedł spać i szedł znowu do pracy, nagle jest jakiś czas do spędzenia, to wiadomo, że też ciężko się go nauczyć i dla twojego taty, i dla twojej mamy, i dla ciebie samego, co tak, nie? Tak. I teraz jak rozmawiamy o tym, Staszku, to tak sobie myślę, kurczę, ile ja mam takich osób, z którymi zerwałem relacje i zrobiłem to w sposób bardzo gwałtowny. Oczywiście usprawiedliwiam się trochę tym, że byłem bardzo zapracowany, bo prowadzę życie aktywne, dużo wyjazdów, programów prowadzimy w szkołach, spotkań z ludźmi, moja relacja z żoną, rodzinna i zrywałem, ale teraz mam czas, żeby, nie wiem, odnowić te relacje. Tak sobie myślę, kurczę, jak trudno. Tak od razu poczułem też lęk. No. Wracając do lęku, myślę, kurczę, odezwę się do niej, a co ona pomyśli, jak ona mnie oceni, albo nie zrozumie, albo to będzie takie żenujące. Mega trudne to jest dla mnie osobiście. Zbudziło teraz we mnie silny lęk, naprawdę. No i teraz... Teraz trzeba zadziałać kontra. Święty Ignacy. Agere kontra. Tak, Święty Ignacy się kłania, już kiedyś o tym mówiliśmy w którymś odcinku. Róbmy naprzeciw. Zrobienie czegoś naprzeciw, właśnie żeby nie pozostać. Więc tak naprawdę właśnie w tej trosce też o samotność, jak się okazuje, właśnie żeby samemu sobą radzić z tą samotnością, ważne jest pokochanie siebie i też jednak w tym współdziałaniu z innymi, co nie? Żeby zająć się sobą, no jesteśmy, jak człowiek jest osobą relacyjną, do tej relacji cały czas dąży, więc żeby odkryć też w pełni właśnie siebie, muszę mieć tą relację. Więc właśnie, relacja do samego siebie, aby uczyć się, to jest proces, wiesz, nie wymagaj od nas, że zrobiliśmy 20-parominutowy filmik i że damy ci złotą tak jakby radę, co zrobić, jak odczuwam samotność teraz w tym czasie. No, chcesz konkretu właśnie, to pomóż sąsiadowi w zakupach i odezwij się do kogoś, z kim dawno nie gadałeś. Już konkret. I masz konkret. No, jakiś mały kroczek do uwalniania się z tej obezwładniającej samotności. No i na przykład właśnie też czuję, że kurde, oceni mnie, co pomyśli i tak dalej. Zadziałaj przeciwko, pokonaj ten lęk, strach, co nie? Choć pokonaj też, siebie, żeby dokładnie. To... Choć też dużo od siebie może na początku nie wymagaj, bo może lęk być za silny i no, na początku racja. Warto zrobić jakoś małe kroczki. Nie wiem, zapisz sobie na początku, wypisz sobie te osoby, z którymi chciałbyś porozmawiać. To zrób jednego dnia. Potem, jeżeli to cię dalej będzie silny lęk, no nie wiem... Wybierz jedną osobę, tak? Z którą najłatwiej ci będzie. Z którą najłatwiej. Właśnie. Tak, tak. To metodą małych kroczków. I jeżeli wtedy przełamiesz ten jeden lęk, okaże się, że to nie było aż tak straszne, jak ci scenariusze w głowie podpowiadały, tylko przełamiesz się i już lęk automatycznie spadnie trochę z tego wysokiego poziomu i wtedy o wiele łatwiej ci będzie do tej trudniejszej osoby się odezwać, nie? No i... I to jest no, konkret. No, konkret. Już mamy. Mamy konkret. Jeżeli miałeś blokadę i opór, jak słyszałeś, że o kurczę, teraz muszę na jakąś psychoterapię iść i pracować nad tym, żeby nie być samotny, żeby pokochać siebie, to tutaj mówimy ci o wielkim konkrecie. Małym, wielkim konkrecie.
Dokładnie. No. Zapisz sobie i zobacz, z kim ci najłatwiej i odezwij się do tej osoby, na przykład. Dokładnie. No albo poszukaj czegoś, żeby po prostu właśnie zrobić tylko sobie no, kwerendę życia, a nie za duże słowo czy coś tam. Takie spojrzenie, trochę z innej perspektywy. To jest też taki czas, w którym naturalnie możemy z innej perspektywy spojrzeć na swoje życie. Dokładnie. Zobacz trochę z innej perspektywy swoje życie i może coś fajnego z tego wydobędziesz. I na koniec, ostatnia myśl, którą jeszcze chcielibyśmy podjąć, to właśnie, tak jak zaczynaliśmy, rozmawiając z księdzem Kamilem Dąbrowskim w wymiarze duchowym o tym spojrzeniu w relacji do Boga, do drugiej osoby i do samego siebie, trochę tutaj ci powałkowaliśmy o tej miłości do samego siebie, jak ona jest ważna w dobrym ujęciu. I teraz właśnie też w tej relacji do drugiej osoby tak naprawdę się okazuje, że nie chodzi o ilość tych relacji, ale też mocno o tą jakość. Tak. Żeby to coś, tak jakby zająć się, nie to, że mam właśnie wiele takich relacji, że z tym jestem na cześć, do tego skomentuję na fejsie, to mi polajkuje komentarz i w ogóle, tylko żeby ta jakość relacji była wyższa. Mieć dwóch prawdziwych przyjaciół, nie? I właśnie w związku z tym, co mówisz, myślę, że takim podsumowaniem może być pewne badanie, które w psychologii trwa już ponad 70 lat, gdzie właśnie stwierdzono badanie na próbie około 1000 mężczyzn, gdzie wzięto dwie grupy młodych mężczyzn z patologicznych domów, już tak mówię bardzo skrótowo, bo tam są pewne wątki, i studentów z elitarnej uczelni. I ich badano do dzisiaj, już niektórzy z nich nie żyją, niektórzy są starcami. I właśnie sprawdzano i wyciągnięto wnioski, co jest głównym czynnikiem, że oni byli szczęśliwi, nie? I tam byli naprawdę osoby bardzo bogate, majętne, mające status społeczny, kariery i przeróżne rzeczy, ale najszczęśliwszy spośród tej próby osób to były osoby, które właśnie, to co powiedział ksiądz Stanisław, miały głębokie, zażyłe i jakościowe relacje, więzi. Mieli poczucie tego, że są blisko z kimś. Takie wewnętrzne poczucie, że mogą się otwierać, że nie będą oceniani, nie będą od razu krytykowani, tylko mają swobodę w wypowiedzeniu tego, co się w nich dzieje. To były osoby najszczęśliwsze. Więc drogi słuchaczu, zachęcamy Cię do tego, abyś inwestował już dzisiaj tymi metodami, do których Cię zapraszamy, żeby budować te relacje. Na początku z samym sobą, by uzdolnić się do relacji z drugim i wtedy możesz powiedzieć śmiało, nie jestem samotnym człowiekiem, nie? No, to jest droga. Polecamy. Do drogi Cię zachęcamy. W opisie tego filmiku, gdzieś pewnie na koniec też wstawię, będzie odnośnik do na przykład do tego konkretnego odcinka Piotrka w tej serii Psyche WZN, gdzie właśnie a propos tego, co daje prawdziwe szczęście, no Piotrek mówi przez 10 minut, to tam sobie będziesz mógł posłuchać. Tak szczegółowo wtedy, jakbyś chciał sprawdzić, podaję te źródła. No więc tam to wszystko będzie i też do poprzednich, dlaczego warto właśnie na siebie patrzeć w tym kontekście świętego Pawła, naszego ciała, naszej psychiki, naszego ducha. To wszystko też gdzieś tam u Piotrka na filmikach na kanale Wyrwani z Niewoli jest. Polecamy serdecznie. Jak nie subskrybowałeś jeszcze tamtego kanału, to konkretnie to zrób. Też tutaj zostaw jakieś informacje, czy to, co mówimy na przykład jest rzeczywiście, nie wiem, czy się utożsamiasz z tym, czy coś Ci w tym pomaga, czy nie. Daj komentarz, odezwij się, udostępnij ten filmik, jak uważasz go za wartościowy. Daj suba, dzwoneczek jest bardzo ważny, podobnież. Skomentuj, zhejtuj, ale konstruktywnie. Tak, ale zadziałaj, co nie, żeby gdzieś to też szło, że tak powiemy, w świat. No, więc w kontekście dbania o siebie z wymiaru duchowego, z wymiaru takiego psychicznego mamy, coś jeszcze przygotujemy może z ciała i ten fitness z Betanią na kwarantannie, żeby zadbać też o swoje ciało, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, dzięki wielkie, dzięki za te 20 żółwik. Minut, które wyszły, jest kwarantanna, więc żółwik, dzięki za ten czas, który mamy, już naprawdę nie wiem, co mówić na koniec. Siemanko, pozdrow z Bogiem. Elo. Będę kontynuował, no, tak? Tak. Wy, to wydajcie, tak? Dokładnie. Okay, no. Od tej pory, kiedy zacznę mówić już, tak? Albo jeszcze nie zaczynam na razie. Ten... To będzie dobre na czołówkę. Dobra. Na czołówkę będzie dobre mówić, tak? Dobra, no to zobaczymy, czy będzie ta czołówka. Będę to oglądał. I am the one, the one you can, don't need the gun to get respect.